Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku byka w horoskopie na styczeń 2023 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś była na bieżąco oraz abyś nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz, moi drodzy, nie przedłużamy, tylko patrzymy. W tym miesiącu sprawdzimy sobie ogólną energetykę miesiąca, czyli najważniejsze wydarzenia, które mogą mieć miejsce w Waszym życiu. Sprawdzimy sobie sferę miłosną oraz sferę zawodowo-finansowo-materialną, także oglądajcie film do samego końca. Zobaczmy byki i styczeń. Cóż dla zodiakalnych byków pokazuje się w kartach w styczniu? Zobaczmy. Ogólna energia miesiąca. Sfera uczuciowo-emocjonalna i sfera zawodowo-finansowa. I za chwilę odkryjemy karty i zobaczymy, cóż ciekawego tutaj się nam pokazało. Ogólna energia na początek miesiąca. Moi mili, ósemeczka kielichów, trzeba będzie odejść od wszystkiego tego, co stare i niepotrzebne, aby tutaj na waszej drodze pojawiło się nowe i lepsze. Przede wszystkim to jesteście zmęczeni wieloma sprawami w waszym życiu. Wiele rzeczy, które aktualnie jest najzwyczajniej w świecie wam nie odpowiada, poprzez co wy wraz z wejściem w nowy rok, czyli w styczniu, który jest, jak wiadomo, pierwszym miesiącem rozpoczynającym nowy rok, ten 2023, wy będziecie chcieli po prostu zrobić najzwyczajniej w świecie duże porządki w swoim życiu i pozostawić za sobą wszystko to, co jest złe, męczące i co od dłuższego czasu nie daje wam spokojnego snu. Ja mam pokazane tutaj to, że wy w końcu posłuchacie się swojego głosu swojego serca oraz głosu swojej intuicji. I tak naprawdę mam pokazane to, że macie czyste intencje. Czyli jeżeli będziecie od kogoś czy od czegoś w tym styczniu odchodzić, będziecie coś pozostawiać za sobą na karty Tarota, pokazują, że będziecie to robić, to ja mam pokazane, że wy będziecie to robić z taką czystą intencją, że pomimo tego, że odchodzicie, to nie będziecie paliły za sobą mostów. I to jest tutaj pokazane jako coś bardzo pięknego, że odchodzicie z taką szlachetnością i z honorem. Dobra energia miesiąca jak na początek roku, gdyż warto sobie tak na początku wszystko posegregować, posprzątać, poustalać, aby potem fajnie sobie dalsze etapy tego czasu zaplanować. Także, moi drodzy, ogólna energia miesiąca mówi o tym, że trzeba pozostawić za sobą wszystko to, co stare, złe, męczące, nudzące, niepotrzebne, aby pójść w nową drogę, tak? No i jeżeli pójdziecie w tę nową drogę, to będziecie tutaj bardzo szczęśliwe i bardzo zadowolone, gdyż na horyzoncie na miłość karta Słońca, radość, szczęście, zadowolenie i celebracja życia, moi mili. Jeżeli chodzi o singli, no to moi drodzy, dobry miesiąc na znalezienie miłości, ale przez to, że wy będziecie bardzo widoczne, widoczne dla osób, które będą wami zainteresowane, na brak adoratorów nie będziecie tutaj na pewno narzekać, wręcz przeciwnie, będziecie uznawane w styczniu za bardzo atrakcyjne osoby, to jest tutaj pokazane. Duża rozrywka mi się tutaj pokazuje, czyli tak naprawdę śpiew, taniec, zabawa, być może bardziej się otworzycie na jakieś spotkania towarzyskie, czy wyjście w jakieś miejsce, na przykład do klubu, do kawiarni. Gdzieś, gdzie jest taniec, gdzieś, gdzie jest muzyka, gdzieś, gdzie jest towarzystwo, ludzie i dobra zabawa. Ja mam pokazane, że właśnie w takim miejscu możecie znaleźć nową miłość,
A jeżeli chodzi o osoby w związkach, no to moi drodzy, wy nadal będziecie i mam pokazane, że w waszym związku będzie naprawdę bardzo dobrze. Nawet jeżeli ostatnimi czasy uznasz, że było źle, to ja mam pokazane, że po burzy przychodzi tutaj słońce i te wszystkie złe, czarne chmury odchodzą tutaj do przeszłości, hen daleko za wami. A styczeń jest czasem, w którym po prostu celebrujecie radość i cieszycie się z tego, że jesteście razem. Również mam tutaj pokazane to, że twój partner będzie cię obdarowywał jakimiś prezentami, że twój partner będzie ciebie doceniał i ty poczujesz się, drogi byku, doceniony przez swojego partnera, przez swoją partnerkę. No i oczywiście wiele radosnych i miłych chwil. I nie wykluczam też tego, że razem z partnerem pójdziecie gdzieś w styczniu na jakąś imprezę okolicznościową, na której będziecie się bardzo dobrze bawić. Czyli jeżeli dobrze jest w waszym związku, no to w styczniu może być tylko jeszcze lepiej, a jeżeli do tej pory nie było zbyt kolorowo, no to karty tarota pokazują, że tutaj lepsze czasy nadchodzą do waszego tutaj związku, do waszej relacji. A jeżeli chodzi o pracę i o finanse, mamy kartę diabła. No tutaj w tej pracy i w tych finansach, no to jednak trzeba uważać. Jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, macie szansę tutaj znaleźć pracę, ale przede wszystkim praca będzie nielegalna. Praca będzie jakaś taka szemrana i niepewna. Także no ja bym tutaj w styczniu, będąc zodiakalnym bykiem, jeżeli bym był, no to nie chciałbym tutaj rozpoczynać nowej pracy, gdyż może się to wiązać z uwikłaniem w jakieś takie nieprzyjemne sytuacje typu mobbing, jakiś stalking, tutaj wykorzystywanie i też to, co zostanie wam przedstawione w umowie, potem nie będzie respektowane w pracy. No także nie, nie, nie. Oczywiście jest tutaj możliwość znalezienia pracy, ale tak jak mówię, no ta praca nie będzie wartościowa, więc chyba lepiej przeczekać miesiąc, niż wejść w coś, z czego będą duże problemy, które będą mogły ciągnąć się przez następne miesiące, a może nawet i lata, tak? Bo wiadomo, jak to jest. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które tutaj pracują, no nadal widzę pracę, ale słuchajcie, w waszej pracy jest nieciekawa atmosfera. Mam pokazane, że są osoby tutaj w tej pracy, które są jakieś takie ciężkie energetycznie, wprowadzają jakąś złą aurę, złą energię. Do tego mam pokazane to, że niektórzy z was to są w tej pracy tak na siłę z tego względu, że no nie ma niczego innego, może boję się odejść, a tak naprawdę jest mi źle, jestem wykorzystywana i tak naprawdę to nie cieszę się tutaj życiem. No przemyślcie, bo jeżeli tak ma to wyglądać, no to szkoda po prostu waszych nerw. Natomiast jeżeli chodzi o finanse, no to w finansach na pewno musicie uważać na to, aby ktoś w tym miesiącu was nie oszukał i z wykrzyknikiem nie podpisujcie czegoś, jeżeli dokładnie tego nie przeczytacie. Ślicznie wam, moi drodzy, dziękuję za obejrzenie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli dotrwaliście do końca, zostawcie serduszko w komentarzu, abym wiedział, że oglądacie horoskopy do samego końca. Ja wam ślicznie dziękuję, pozdrawiam i życzę udanego miesiąca. Pa, pa, pa.